Halo, halo, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejną dawkę piłkarskich emocji. Przy mikrofonie witają się z Państwem Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Dzisiaj zobaczymy ciekawie zapowiadające się spotkanie grupowe. Czuję, że ten mecz warto będzie nagrywać, Jacku. Stawką są niezwykle cenne 3 punkty i trzeba będzie na nie ciężko zapracować. Obie drużyny będą chciały udowodnić swoją wyższość, a to dla nas gwarancja świetnego widowiska. Ruben Neves. Coś niesamowitego! Ależ interwencja, proszę Państwa. Myślę, że większość już widziała piłkę w bramce. Cały stadion złapał się za głowę. Brawa za tę obronę. Piłka w pole karne, są tam koledzy. No, ta główka nie zaskoczyła bramkarza. Drużynie przyjezdnych trudno się będzie zmotywować. No bo jak tutaj ryzykować zdrowiem, gdy wiadomo, że główny cel, awans do kolejnej rundy, został już osiągnięty. Cóż, bywa i tak, że trzeba zagrać dla samego grania. Z drugiej strony, jeśli trener da pograć młodzikom, to może pokażą się z dobrej strony i zbliżą do pierwszego składu. Ruben Neves. Guerreiro. Diogo Jota. Bernardo. Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Ładnie zasłania piłkę. Rywale muszą się bardziej wysilić. Guerreiro. I João Cancelo z piłką. Palinha. No i Cristiano Ronaldo. Bernardo Silva przy piłce. Guerreiro. Ronaldo, wielki Cristiano Ronaldo. Czy dzisiaj będzie jego dzień, Jacku? Tak, ależ on potrafi cuda wykonywać z piłką pod bramką. Jego wykończenia akcji nie mają sobie równych. To po prostu czysta magia, nie można się napatrzeć. Nie ma zagrożenia, bramkarz nie miał większych trudności. Atak Szwajcarów. Czy będzie prowadzenie? No i po szansie obrońcy wybijają piłkę. Cristiano Ronaldo. Przy piłce Ruben Neves. João Cancelo. Pepe. Guerreiro. Dobra seria podań. No i Cristiano Ronaldo. Uderzenie w stronę bramki. Tym golem otworzyli wynik w dzisiejszym meczu. To była cierpliwie realizowana akcja. Wymieniali podania, wymierzone, nic na siłę. Uderzył z całej siły i to była dobra decyzja. Bramkarz nie miał czasu na reakcję. Wznawiamy od środka. Prowadzenie Portugalii. Zbliża się do pola karnego. No i mamy dobry, udany odbiór. Nieładny był ten ślizg. Może być za to kartka. Spójrzmy, Portugalczyk ukarany żółtą kartką. Musi uważać do końca spotkania. Kolejna kartka grozi przedwczesnym udaniem się do szatni. Czy spróbuje stąd uderzyć bezpośrednio na bramkę? Szkoda! Była szansa na wyrównanie. Nie wyglądało to aż tak groźnie, ale strzał całkiem niezły, minimalnie niecelny. Jeśli będą dalej tak naciskać, to coś w końcu wpadnie do bramki. Bernardo Silva. Palinha.
Guerreiro. To zawsze spore ryzyko, gdy drużyna cofa się tak głęboko. Diogo Jota wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Brawo! Gol dla Portugalii! Możemy jeszcze raz obejrzeć tę akcję. Co znaczy naprawdę dobre dośrodkowanie? Potem dobre wyjście do piłki, uderzenie głową. Bramkarz mógł już tylko się zastanawiać, czy nie będzie miał głupiej miny na zdjęciach. Doczekaliśmy się drugiej bramki w meczu. Jest 2-0. Cristiano Ronaldo. Ruben Neves z piłką. Ależ petarda! Pewnie wyłapuje piłkę bramkarz. Rodriguez. Szwajcaria w natarciu. Ryzykownie, ale udało się. Bernardo Silva. Diogo Jota. Próbują rozegrać po skrzydle. Diogo Jota. Obrońca wyjaśnia sytuację zdecydowanym wybiciem. Bernardo! Bardzo udanie zablokował ten strzał. Palinia. Ruben Neves. Bruno Fernandes. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Out dla Portugalii. João Cancelo. Słuszna decyzja arbitra przy... Bernardo! Pewnie broni bramkarz ten strzał oddany z daleka. Rodriguez. Akanji ma piłkę. Rodriguez. Manuel Akanji. Sędzia kończy pierwszą połowę. Rezultat do przerwy 2-0. Zaczęli drugie 45 minut, a ja może tylko przypomnę, że Portugalia prowadzi. Danilo Pereira. Ponownie, celnie podaje. Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo przy piłce. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Świetnie się spisał, bramkarz mu dziękuję. No, musi uważać. Piłka oddana rywalom. Piękne podanie górą. João Cancelo. Przy piłce Bruno Fernandes. No widać, że mają zamiar się tutaj głównie bronić. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Rodriguez. Rozciągnięcie gry, teraz pójdą skrzydłem. Ruszył do przodu, całkiem udanie. No, kto przejmie tę piłkę? Bruno Fernandes. Teraz Gonçalo Guedes. Bernardo Silva. Bruno Fernandes. No, wygląda na to, że będziemy mieli zmiany. Trener najwyraźniej nie jest zadowolony z gry niektórych zawodników. Bernardo! I bramkarz górą. João Cancelo. Ma miejsce, aby wrzucić w pole karne. Jest obrońca i znakomicie zablokował.
Szwajcarzy grają dalej, przywilej korzyści. Fabian Frey. Przy piłce Ronaldo. Teraz João Cancelo. Ronaldo. Bernardo! Ale znakomicie obronił ten strzał. Brawo! Sędzia pokazywał grać dalej, ale faul był ewidentny. Nie zapomniał o nim. Tak, i teraz słuszna decyzja. Żółta kartka. Krótko rozegrany róg. Adresatem dośrodkowania Cristiano Ronaldo. Fabian Schär. Seferovic. Trener postanawia wprowadzić małe zmiany. Zawodnik już się przygotowuje do wejścia na boisko. Portugalczycy wznowią grę zza linii bocznej. Szykuje nam się zmiana. João Cancelo. Danilo Pereira. Gonçalo Guedes. Teraz Gonçalo Guedes. Teraz Cristiano Ronaldo. No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Danilo Pereira. Z piłką Danilo Pereira. Cristiano Ronaldo. Doskonałe uderzenie! Ależ interwencja, proszę Państwa. Myślę, że większość już widziała piłkę w bramce. Cały stadion złapał się za głowę. Brawa za tę obronę. Diogo Jota. Udanie zablokowali ten strzał. Danilo Pereira. Przy piłce Danilo Pereira. Obrońca dobrze odczytał zamiary przeciwnika. 15 minut pozostało do końca regulaminowego czasu gry. Ładnie się znalazł na skrzydle. Mamy aut. Oddaję piłkę koledze. Mamy dośrodkowanie, ma tam kto strzelić. No, nie popisał się teraz. Bardzo słabe wykończenie akcji. Tak, zmarnował doskonałą sytuację z bliska. Menedżer nie wygląda na zadowolonego, ale trudno mu się dziwić. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, strata piłki. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Spójrzmy, Portugalia przed szansą. Uderzenie. Bardzo dobrze zablokowany strzał. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Dobrze wyszedł i dość pewnie złapał tę piłkę z tego dośrodkowania, zażegnując zagrożenie. Przed nami ostatnie 6 minut regulaminowego czasu gry. Bernardo Silva. Gonçalo Guedes. Bramkarz bez trudu radzi sobie z tym strzałem. Gonçalo Guedes. Bruno Fernandes. Danilo Pereira. Diogo Jota. Ma miejsce, by dośrodkować. Ach, nie tym razem. Było blisko. Prawda, ładnie uderzył głową. Trochę dokładniej, a cieszyłby się z bramki. Ale i tak należą się pochwały za decyzję. Przy piłce Ronaldo. Coś może się z tego rozwinąć. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć.
Ach, nie ma gola, tuż nad poprzeczką. To częste przy uderzeniach głową, trudno jest czasem utrzymać piłkę dostatecznie nisko. Ostatni gwizdek sędziego. W sektorach trybun zajmowanych przez kibiców gospodarzy kompletna cisza, bo wygraną i komplet punktów inkasuje zespół przyjezdny.